Przed wiekami niezbędnym takim warunkiem dla istnienia świata i społeczeństwa były rozmaite obrzędy, które niosły za sobą taki olbrzymi ładunek wierzeń. W kalendarzu słowiańskim jednym z najważniejszych, w zasadzie te najważniejsze święta przypadały w czasie słonecznych przesileń. Rok rozpoczynał się więc od okresu równonocy wiosennej, czyli od święta Jary Godów. Jak i w innych kulturach ludowych, taki Słowianie ku temu świętu zwracali się z wieloma obrzędami oczyszczenia, które swą formą przyjmowały chociażby różne rytualne kąpiele. W ten sposób Słowianie żegnali się z mijającym rokiem i w czasie święta Szczodrych Godów, kiedy to słońce budziło się na nowo, mogli również na nowo się narodzić. W trakcie tej właśnie wędrówki słońca po ziemskim globie oczywiście wśród Słowian wywoływała takie może zamieszanie albo emocje jeszcze inna data, a raczej noc, kiedy to słońce stało najdłużej na piedestale i w tradycji słowiańskiej był to 21 czerwca, znany jako noc poświęcona domniemanemu bogowi Kupale, a dzień ten czczony był pod nazwą właśnie święta Kupały. Na Rusi nazwa Kupała miała poświadczenie już w XIII wieku jako Kupalia, a od XIV wieku była to liczba mnoga, czyli Kupały. Potem pojawia się określenie Kupała, Kupało, a także Iwan Kupała, oznaczające święto, a także kukłę używaną przy obrzędzie. Termin ten może oznaczać oczywiście istotę mityczną, dziewczynę rozdającą kwiaty przy wróżbach sobótkowych i całe zgromadzenie uczestników obrzędu. Powszechnie przyjmowana ta etymologia wywodzi tę nazwę według świadectw staroruskich i bułgarskich w obrzędowej pierwszej w roku kąpieli w rzece, to tak można by nazwać, Kupadło. Kolejny taki zapis o nocy Kupały odnajdujemy w latopisie chustyńskim z XVII wieku i tam możemy przeczytać, że temu Kupale pamięć odprawia się wieczór narodzenia Jana Chrzciciela. Tekst oczywiście ten powstał po chrystianizacji terenów słowiańskich i tym sposobem z wieczora zbiera się lud prosty obojej płci i splata sobie więcej z ziela jadowitego albo korzenia i przepazawszy się z bylca wznieca ogień. Gdzie indziej stawiają gałąź zieloną i wziąwszy się za ręce obracają wokół tego ognia, śpiewając swoje pieśni. Potem przez ogień ten przeskakują temu biesowi ofiarę z siebie składając. Kupało, jako mniemam, był bóg bogactwa, jako w Helladzie Ceres. Jemu zaś niemądrzy dziękczynienie za bogactwo wznoszą w ten czas, gdy mają nadejść żniwa. No i tak właśnie między innymi opisywał to święto wybitny badacz kultury Słowian Aleksander Geisztor. Tak on można by, taki cytat właśnie można między innymi przytoczyć. I w tym opisie można również zauważyć związek święta z cyklem takiego kalendarza rolniczego, ponieważ święto Kupały związane jest z letnim przesileniem, obchodzone było, jak już wspomniałem, najczęściej w okresach 21-22 czerwca. O Kupale wiemy, że jest to nie tylko nazwa dla jednego z najważniejszych słowiańskich świąt, ale także postać mitycznej osoby, z którą związane są liczne obrzędy w kulturze Słowian wschodnich. Kupałę należy traktować jako domniemane słowiańskie bóstwo płodności, mające oczywisty związek ze słynną nocą Kupały. Jego rodowód jest jednak bardzo niepewny, przez co dziś zwykło się raczej myśleć, że skojarzenie Kupały z konkretnym bogiem jest raczej wtórne i ma swoje takie źródła w nieudanej chrześcijańskiej próbie asymilacji kupalnej tradycji z postacią Jana Chrzciciela. Również przypuszcza się, że wraz z zanikiem dawnych wierzeń Kupała został wykreowany w sumie na bóstwo. Pewne jest to, że w kupalnych obrzędach była wykorzystywana kukła zwana Kupałą, zaś same nazwa Kupała wskazują na właśnie tą wspomnianą kąpiel i miłość cielesną, ponieważ będziemy mieli takie słowa jak kup, czyli pożądać, kupidyn. To jest wszystko związane z miłością cielesną, natomiast przykładowo kopati, to kopać, to są słowa związane z kąpielą. Trzon w zasadzie dla całego obrzędu stanowiły ogniska, oczywiście rytualne tańce, wokół nich najczęściej nazywane sobótkami. Na temat w ogóle nocy Kupały to troszeczkę jeszcze sobie znajdziecie na
kanale, zwłaszcza w tej playliście Europa Wschodnia, tam troszkę będzie na temat tych właśnie śpiewających kobiet, przepasanych bylicą, piołunem, ponieważ te rośliny uważano za rośliny magiczne i mimo zaniku tej pradawnej pogańskiej wiary, obrzędy kupal nocne przetrwały próbę czasu, bo w połowie XVI wieku m.in. taki kaznodzieja jak Marcin z Urzędowa zapisał, że rytualne ogniska rozpalano w całej Polsce, krzesząc ogień deskami. Skakanie pojedynczo lub parami przez ogień należało do najbardziej powszechnego rytuału podczas nocy kupały. Jednak m.in. w folklorze ukraińskim, białoruskim i rosyjskim najpełniej zachował się obyczaj palenia słomianej kukły, którą to na Białorusi nazywano marą. Niekiedy palono również ukwieconą końską lub krowią głowę lub koło na żerdzi, które symbolizowało słońce czy też wysoko zatkniętą kępę siana. Oprócz wspomnianego obrzędu ognia, drugim niezwykle istotnym elementem tradycji w czasie prześlenia letniego był obrzęd wody. Polegał on przede wszystkim na puszczeniu wianków na rzece przez młode dziewczęta, które w ten sposób wróżyły sobie o swoim zamążpójściu. Nasycenie tej nocy dziwnością prowadziło do różnych orgiastycznych zachowań młodych uczestników, a czasami nawet według kronik do kazirodztwa, jeśli wierzyć niektórym pieśniom kupołowym z Białorusi o miłości brata do siostry, zmienionych w zioła lub kwiaty oczywiście. Kupalnocka to także czas takiego poszukiwania legendarnego kwiatu paproci, o którym też jest oddzielny filmik na kanale między innymi. Trudno jest w sumie powiedzieć, że cały ten zespół obrzędów uległ swoistej mitologizacji wokół samego kupały, ponieważ ta etymologia ludowa na Białorusi wiąże to imię z wodą i kąpielą. Co ciekawe, dziś noc kupały przez wielu jest odbierana jako najbardziej słowiańskie ze wszystkich świąt. Niektórzy zwykli je nazywać mianem takich słowiańskich walentynek. No, należy jednak pamiętać, że to jest takie spłycenie sensu tego święta, bo słowiańska noc kupały to czas magii, celebrowania bliskości z drugim człowiekiem. I ta warstwa symboliczna kupalnockich zwyczajów jest bardzo głęboka i w sumie była ona naprawdę bardzo inspirująca dla naszych praojców.